Cześć, czołem. Słuchajcie, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o takim objawie, jakim jest trzęsienie się. Trzęsienie się ciała, na przykład rąk, nóg, czy po prostu całego ciała. I nie jest to trzęsienie takie z nudy, jak często, wiecie, tak nogą poruszamy, bo nam się nudzi, albo spieszy, albo jesteśmy cierpliwi. Tylko to jest taki inny rodzaj trzęsienia się i pokażę Wam, o co chodzi. Skorzystam tutaj z materiału, który nagrała moja pacjentka, żebyście zobaczyli, o co chodzi. I teraz słuchajcie, o czym świadczy to trzęsienie, albo o czym może świadczyć i co tak naprawdę należy z nim robić. No więc jakby w kontekście tego trzęsienia, tak jak zdarzają się pacjenci z takim objawem, to jest tak naprawdę odreagowanie organizmu na nagromadzone emocje lub nagromadzony duży lęk. To zależy jakby co tam zbieramy, ale jakby organizm odreagowuje w ten sposób. Często to się zdarza przy nerwicach, ale też przy innych zaburzeniach. Czyli kiedy mamy za dużo lęku albo za dużo jakichś emocji i organizmowi jest trudno, to on właśnie w ten sposób pozbywa się nagromadzonego napięcia emocjonalnego. To jest tak, jakbyśmy się najedli czegoś niedobrego i byśmy wymiotowali i nasz organizm pozbywa się tych wszystkich rzeczy, które mu nie służą. Tak nasza psychika pozbywa się rzeczy, które jej nie służą właśnie poprzez ten objaw trzęsienia się. I z nim nic nie robimy, nie powstrzymujemy go na siłę, trzeba dać ciału się wytrząść. I jakby praca z tym jest zależy jaka emocja jakby jest związana z tym trzęsieniem. Powiedzmy, że jeżeli to jest lęk, czy nagromadzony lęk, to praca polega na tym, żeby obniżyć lęk i wtedy to trzęsienie się wycofuje. Ale jakby samym trzęsieniem nic nie robimy, bo to jest tylko po prostu objaw, a przyczyna leży gdzie indziej. Cześć i czołem. Chciałabym Wam opowiedzieć historię. Zacznę od mojego dziecka. Moje dziecko ma troszeczkę powyżej 3 lat i była taka sytuacja, że miało jechać na wycieczkę do przedszkola. Moje dziecko generalnie nie lubi wycieczek. To się wiąże z tym, że długo chorował, więc nie ma takiego podstawowego poczucia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przebywanie w przedszkolu. Do tego wycieczka jest dla niego jeszcze czymś trudniejszym, tak? Więc jakby z tego to się bierze. No ale była taka wycieczka, która ja wiedziałam, że bardzo mu się spodoba, ponieważ była do remizy strażackiej ze strażakami, więc a on po prostu uwielbia strażaków, uwielbia, wiecie, wszystko, co jest w ogóle związane z drabinami, wężami, polewaniem. I złapałam się na czymś takim, że moje dziecko rano miało trudności, że tam nie chcę do tej remizy, a ja do niego mówię, nie, no co, to będzie fajnie, mówię, no rozumiem, że tam no widzę, że tam jest Ci trudno, ale co, to będzie fajnie. I potem sobie myślę, schodzę, mówię, kurwa, co ja mojemu dziecku robię? Oczywiście było fajnie, aczkolwiek on, wiecie, komunikował się ze mną z poziomu emocji, bo było mu trudno, prawda, bez mamy, gdzieś tam z ciociami, gdzieś, gdzie nie zna czegoś. A ja mu jakby z poziomu racjonalnego tłumaczyłam, że będzie fajnie i wmawiałam mu coś, czego on w danej chwili nie czuł, nie? Czyli prawidłowo powinnam powiedzieć, rozumiem, że jest Ci trudno. Nie, czyli w ogóle nie projektować tego, że będzie fajnie, że będziesz się fajnie bawił i tak dalej, tylko jakby dać przestrzeń na to, że rozumiem, że jest Ci trudno, rozumiem, że to może być dla Ciebie jakieś wyzwanie, nie? I koniec, i jakby tylko przestrzeń dla emocji. Dlaczego o tym mówię, słuchajcie, bo oprócz tego, że jestem psychologiem i dużo rzeczy wiem, to w praktyce oczywiście i swoje schematy też mam, i swoje schematy rodzinne i społeczne, w których jesteśmy, więc różne komunikaty przyklejają mi się automatycznie i dopiero potem poddaję refleksji, żeby je zmienić. I ja potem miałam taką sytuację w pracy. Rzecz dotyczyła tam jakiegoś ucznia oczywiście, wiecie, dużo osób się wypowiadało z grona pedagogicznego, ja się wypowiedziałam i moje zdanie było inne niż generalnie wszystkich. I ja potem wróciłam do domu i sobie myślę tak, co jest ze mną nie tak? W sensie, czemu, ja w ogóle często mam takie słówko, które używam, czemu ja się czepiam? Wszyscy nie widzą problemu, wszyscy przychodzą z tym do porządku dziennego, a ja się czepiam. I zaczęłam uderzać w siebie, co jest ze mną nie tak. I w którym momencie jakby zadałam sobie pytanie i jakby mówię, dobra, jeżeli miałabym jeszcze raz przeanalizować sytuację i zastanowić się,
to co ja sama uważam, niezależnie to, co ktoś tam mówi i myśli i wyrazi swoje zdanie, pytanie, co ja na ten temat uważam. I tak naprawdę kontaktują się ze sobą, ze swoją wiedzą, ze swoim przekonaniem, przede wszystkim ze swoją intuicją, co mi mówi. Ja mówię, nie, ja mam prawo do swojego zdania. W ogóle jest taki cytat, racja jest jak dupa, każdy ma swoją, więc ja mam prawo do swojej racji, do swojego zdania i przy nim zostanę, mimo że jest to jedyne zdanie na tle wielu osób, które się po prostu różni od innych. I potem, wiecie, to nie, było to dla mnie o tyle trudne i tak się zastanawiałam, wiecie, bo to znowu jest tego kawałka, czy łapiecie się na takich momentach w życiu, że na przykład macie gdzieś wyjechać, albo macie coś zrobić i wszyscy inni się cieszą, tylko wy macie jakiś po prostu z tym problem, albo czujecie lęk, albo czujecie złość, albo nie macie ochoty, albo w ogóle wszyscy są zadowoleni, tylko wam po prostu coś nie pasuje, nie? I to jest właśnie z tego kawałka mojego dziecka i mnie, że często właśnie rodzice chcąc nam pomóc, mówią nam, że co, to będzie dobrze, w ogóle co, tamto, w ogóle nie. Albo zobacz, oni nie mają problemu, ty masz problem, albo coś tam. I w ogóle zamiast tak naprawdę dać prawo do tego, że możesz co innego czuć, masz prawo do tego, żeby co innego uważać i masz prawo do zdania, które tak naprawdę nikt inny nie poprze. Masz do tego prawo. I to jest z obszaru akceptacji i idziemy z tym kawałkiem oczywiście poczucia własnej wartości, bo to akceptacja jest kwestią poczucia własnej wartości. Słuchajcie, bardzo dużo osób do mnie pisze, mówiąc, że długo jest w terapii i terapia nie przynosi rezultatów i zastanawiam się, co z tym zrobić. Więc słuchajcie, jeszcze może się odniosę do tego, bo często ktoś też nazywa spotkania ze mną terapią. Ja nie prowadzę terapii, nie jestem terapeutą, jestem psychologiem i mam wykształcenie psychologiczne i prowadzę konsultacje psychologiczne. Jeżeli, to jest moje zdanie, jeżeli miałabym się wypowiedzieć, czy lepszy jest terapeuta, czy psycholog, uważam, że żaden z nich. Uważam, że psycholodzy chodzą za płytko, a terapeuci pracują za głęboko, nie wszystkim jest to potrzebne. Aczkolwiek oczywiście są wyjątki i są od tego gwiazdki, bo uważam, że czasem psychologicznie można dużo płyciej wypracować efekty, nie trzeba wchodzić tak głęboko, ale uważam, że dla niektórych osób właśnie terapia i zagłębienie się w pewne rzeczy, też jeżeli ktoś lubi taką formę, jak najbardziej, wydaje mi się, moim zdaniem, dla większości osób połączenie obydwóch tych metod jest wystarczające. Ale znowu to jest kwestia, jak lubicie pracować, czego Wam potrzeba, czego brakuje, czego... Wiem, że niektóre osoby lubią bardzo głęboko wchodzić i lubią taką głęboką pracę, a niektórzy wolą po prostu wziąć to, z czym mają trudność, przerobić i iść do przodu, nie? Więc jakby, no właśnie, to jest kwestia, co gdzieś lubicie. Jeżeli chodzi o to, że macie takie poczucie, że terapia nie daje rezultatów, to ja gorąco Was zachęcam, żeby to omówić z osobą prowadzącą. Jeżeli macie takie poczucie czy takie wrażenia, można się tym podzielić i na przykład poprosić o informację zwrotną tą osobę prowadzącą, co ona uważa i dlaczego, bo wiecie, czasem może być to kwestia terapeuty czy tam psychologa, jasne, ale to często może być kwestia po Waszej stronie, że gdzieś faktycznie nie jest brana odpowiedzialność, czy nie są wprowadzane pewne rzeczy. Oczywiście to jest dlatego, tam zawsze coś jest, dlaczego tak się dzieje, że Wam jest może z czymś trudno, coś Was blokuje i tak dalej, więc jakby to też jest kwestia, wiecie, zawsze może być po dwóch stronach, więc zachęcam do tego, żeby po prostu otwarcie o tym porozmawiać z osobą prowadzącą. Natomiast tak z mojego doświadczenia to, co jest ważne, żeby się zadziało w ogóle na spotkaniach, i to nieważne, czy z psychologiem, czy terapeutą, to pytanie, czy jest pytanie o emocje. Czy Ty uczysz się nazywać emocje na spotkaniach? Czy robisz wgląd w swoje emocje, poznajesz nazwy i próbujesz rozpoznawać emocje? To jest jedna ważna rzecz. Moim zdaniem, znowu, druga ważna rzecz, żeby się na takich spotkaniach pojawiło, to jakiś rodzaj akceptacji i wyrozumiałości, że widzisz, że ze spotkania na spotkanie jesteś dla siebie coraz bardziej wyrozumiały czy akceptujący. Jest to ważne i kluczowe. Oczywiście to nie musi się zadziać na początku, to może się dużo później zadziać. Więc jakby, dlaczego mówię, że te zdania i ta wyrozumiałość jest ważna?
bo to jest klucz do większości problemów natury psychicznej, ponieważ akceptacja rozpuszcza wszystkie trudne emocje, jak lęk, żal, poczucie winy, wstyd, więc jakby ten fragment na spotkaniach powinien się zadziać. I czy jeszcze tu mam? No, to tak, może to Wam pomoże. Wiem, że Wam bardzo się podobały obrazy, które widzę w gabinecie czasem. To Wam powiem pewną anegdotkę, ponieważ ostatnio mi się pojawił obraz odnośnie mnie samej i tak mnie ubawił, bo słuchajcie, chciałam ograniczyć gluten. Mam takie poczucie, że wiecie, że bardzo mnie coś zamula i nie do końca wiem, czy to jest kwestia niewyspania, czy to jest spożywienia, które spożywam, więc staram się ograniczyć, no nawet nie wiem, czy gluten, czy pszenicę, to jeszcze wiecie, to jest długa droga przede mną, ale staram się na tyle, ile mogę i na ile warunki mi pozwalają. I tak dzieliłam się tym chyba z jakąś koleżanką, że jeżeli ktoś mi zabierze słodycze, ok, ale jeżeli ktoś mi zabierze bułę, jestem w stanie zabić, nie? Więc ograniczenie pieczywa jest dla mnie trudne. I jechałam samochodem i właśnie szły jakieś dziewczyny i jedna dziewczyna chyba niosła jakąś taką bombonierkę. Mi się wydawało, że ona niesie bułkę. I nagle w ogóle, słuchajcie, w tym samochodzie poczułam zapach drożdżówki. I pojawił mi się obraz, jak ta drożdżówka siedzi za mną na fotelu. Wiecie, tak trzyma łapki i mówi hehehe. I ja zaczęłam się tak śmiać. Mówię, no nie, no już po prostu widzę drożdżówki w samochodzie, które siedzą mi na plecach. Po prostu tak mnie prześladuje. No, ale mnie strasznie rozbawiła ta drożdżówka. To tak odnośnie obrazów. Cześć i czołem. Słuchajcie, ten fragment kieruję do młodzieży. Chciałabym Wam opowiedzieć pewną historię, ponieważ został skierowany do mnie uczeń i z tym uczniem dosyć trudno się rozmawiało. Generalnie jak cokolwiek chciałam jakby zaczepić, porozmawiać, to on wszystko tak jakby wiecie, zbywał mówiąc, że on taki jest, że on tak ma, że generalnie jest wszystko w porządku. No więc jeżeli ktoś tak mówi... Jeżeli ktoś tak mówi, to nie ma możliwości mu pomóc. No bo jeżeli ktoś nie widzi problemu, no to przecież nie będziemy mu wmawiać, że jakiś problem jest. Oprócz tego, że sygnały faktycznie ku temu były, no chyba po jakichś 2 miesiącach ten uczeń w końcu powiedział, co jest nie tak. W sensie zgłosił się i został zaopiekowany właśnie przez pedagoga, tutaj rozmawiał ze mną. I dzięki temu, że on się otworzył, odważył i powiedział, można było podjąć kroki, żeby mu pomóc. To znaczy, ja podejrzewałam, oczywiście ja tego nie diagnozuję, bo wszystkie zaburzenia psychiczne diagnozuje psychiatra, więc ja podejrzewałam po prostu depresję i mam wrażenie, że jak mu to nazwałam, że mam takie podejrzenia, oczywiście to lekarz psychiatra diagnozuje, to mam wrażenie, że mu ulżyło w takim znaczeniu, że w końcu wiedział, co się z nim dzieje. I chciałabym Wam powiedzieć o tej historii, że strasznie ważne jest, żeby mówić, co się dzieje. W sensie już nawet lepiej by było powiedzieć, że tak, dzieje się coś, przeżywam coś trudnego, ale nie jestem w stanie o tym powiedzieć. To ja przynajmniej wiem, że takiego ucznia, nie wiem, trzeba objąć opieką albo porozmawiać o tym, czemu jest trudno o tym mówić, prawda? Albo o jakichś obawach, o jakichś lękach, o jakichś blokadach, niż mówić, że nic się nie dzieje, że taki jestem, tak mam i tak po prostu wszyscy się generalnie czepiają, nie? No więc, bardzo się cieszę i tak będę tą historię ku inspiracji, że warto jest mówić, co się z nami dzieje, żeby otrzymać pomoc. I słuchajcie, dobra, jeszcze tak, zdaję sobie sprawę, że nie w każdej szkole jest psycholog, pedagog, przed którym chcecie się otwierać. Nie zawsze są rodzice, z którymi można się dogadać. Natomiast jest wiele innych form pomocy, z których można korzystać i ja wiem, że one może nie są jakieś ekstra i super i że w ogóle, że będzie idealnie, bo pewnie nie, bo tak jest też życie trochę tak no wiadomo. Ale czasem jest to kwestia podejścia do nauczyciela jakiegoś, którego lubimy, albo wychowawcy, albo zadzwonienie na telefon zaufania, albo telefon pomocowy dla młodzieży. Albo czasem macie ciocię lub wujka, z którymi możecie pogadać. Możecie pogadać z czasem z dziadkami, tak? Więc jakby
nieważne, ważne jest, żeby to była osoba dorosła, ja to zawsze podkreślam. Oczywiście możecie się dzielić tym z przyjaciółmi, ale przyjaciel no, to po prostu nie podejmie takich kroków, jakie powinna podjąć osoba dorosła. Więc próbować do skutku. Do skutku. Słuchajcie, jeszcze z takich ciekawych obrazów, które pojawiły mi się ostatnio w gabinecie, to konsultowałam taką pacjentkę i miałam taki obraz, że te miejsca na łopatkach, gdzie zazwyczaj rosną skrzydła, gdzie byśmy mieli skrzydła, tak jakby były zatkane czy przytkane kamieniami. I że tych jakby, i że te skrzydła nie mogą rosnąć, bo cały czas jest tam i miałam taką wizję, że tam jest bardzo dużo kamieni. Jakby po konsultacji jakby też nazwałam, że tymi kamieniami było poczucie winy i obwinianie ją, tą pacjentkę przez inne osoby, w sensie najbliższą rodzinę, i że niosła bardzo duży bagaż tych kamieni właśnie w poczuciu winy i obwiniania, i te skrzydła tak naprawdę nie mogły rosnąć i nie mogą jej po prostu dodawać skrzydeł i nie może tak naprawdę być sobą. Drugi obraz, który widziałam, to pacjentka, która takie objawy somatyczne miała właśnie, że takie bardzo ciężkie, napięciowe, wiecie, bóle barków, szyi, głowy. I miałam taki obraz, że ciągnie na tych barkach swoich swoją mamę. Mama często zmieniała postać, jakby w zależności od konsultacji, czasem zmieniała postać na właśnie jakiegoś przyjaciela, jakiegoś pracodawcę, no różne te osoby tam były, ale że cały czas ktoś, właściwie nie, że ktoś wisiał, tylko że ona brała na swoje barki kogoś. Ta osoba wcale nie potrzebowała tego, ale że ona tak miała i stąd myślę też objawy somatyczne, że emocjonalnie kogoś tachamy. Dzięki serdeczne. Jak przeżyję czerwiec, to będę po prostu przeszczęśliwa. Czekam na zakończenie roku i podejrzewam, że wszyscy uczniowie i nauczyciele w Polsce czekają na 24 czerwca. Trzymajcie się, pozdrawiam!